dnia ktoś znajduje się tutaj, kto nie wie, że 60 lat temu sekretariat Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zatwierdził decyzję o budowie nowej huty pod Krakowem. Wypada mi życzyć w imieniu swoim, ale moich przyjaciół, kolegów, których już wielu nie ma, Tadeusza Ptaszyckiego szczególnie, wypada mi życzyć, żeby huta stała się normalnym miastem. To znaczy, żeby ona nie była nowa huta ciągle, tylko żeby była normalnym miastem. Normalnym miastem, wyróżniającym się przez tym ciągle tym patriotyzmem lokalnym. Żeby te korzenie, które zostały tutaj jak gdyby stworzone w momencie decyzji nie naszych, decyzji wrogiego nam reżimu, no co to dużo mówić. Proszę pamiętać, że cały ten zespół, który projektował, to przeważnie członkowie Armii Krajowej, to są ludzie, którzy przybyli z Anglii, prawda? Paczyński sprowadził takich właśnie wokół siebie ludzi. I nie mieliśmy nic wspólnego z utrwalaniem tego systemu. Ale uważaliśmy, że to, co budujemy, zostanie na całe generacje, na przyszłe pokolenia, na przyszłych pokoleń. I to było naszym celem. Jak umieliśmy, tak to zrobiliśmy. Ideą wystawy jubileuszowej Moja Nowa Huta 1949-2009 jest spojrzenie na historię Nowej Huty przez pryzmat wspomnień jej mieszkańców, reprezentujących różne pokolenia i środowiska. Tematyka wystawy koncentruje się wokół losów Nowohucia, których indywidualne historie ukazują szersze zjawiska społeczne i historyczne. Celem wystawy jest również uświadomienie mieszkańcom dzielnicy wartości i wspomnień, indywidualnych przeżyć i doświadczeń jako istotnych źródeł w dokumentowaniu przeszłości i teraźniejszości. Na świadków wydarzeń rozgrywających się w Nowej Hucie przez ostatnie 60 lat zostało wybranych 12 osób, których losy znakomicie wpisały się w historię tej dzielnicy. Bardzo długo walczyłam o to, żeby powstała taka świetlica integracyjna, nie tylko dla Romów, ale taka otwarta, żeby była, że każde dziecko, które tu przyjdzie, jest mile widziane i jest przyjęte. Dzieci przychodzą tu i po prostu mam wnuków około 40, bo wszyscy mówią babciu. Tu nikt nie powie, że jak ktoś przyjdzie, że prezes czy ktoś, babciu. Jest to dla dzieci przystanią. One się czują tu bezpieczne. Nie wyobrażam sobie życia bez świetlicy tych dzieci. One już tak są tu przyzwyczajone, że przychodzą i wchodzą jakby jak do siebie. No i dlatego one się czują jak u siebie, te dzieci tu. Bo są i pod opieką pedagogów. I mam koleżankę psychologa, która jakby coś się tu działo, też bez pensji przyjdzie tu do mnie i poradzi. I gdyby potrzebna była taka pomoc psychologa, to też jesteśmy w stanie to tym dzieciom zapewnić. Bez pieniędzy. Tak jak do w tej chwili. My tutaj pracujemy bez pieniędzy. Dopóki będę żyła, to ten czas wolny mój poświęcę dla dzieci. Czy będzie ona finansowana, czy nie, to gdzieś pod namiot je wezmę, a będzie dalej funkcjonować. Kolekcjonujemy stare samochody. Samochody, które były marzeniem Polaków 30, 40, a może nawet 20 lat temu.
I są to syreny Warszawy, Nysy, Polonezy, duże kwiaty, maluchy, które może przez wielu są wyśmiewane, natomiast tak naprawdę trzeba pamiętać o tym, że polska motoryzacja miała wiele szans i była czymś, o czym warto pamiętać i warto przekazywać to dalszym pokoleniom, bo jest niewielu ludzi, którzy naprawdę to doceniają i potrafią o niej mówić zgodnie z historią. Nie wszyscy pamiętają, że syrenka, gdy przejedzie przez szosę, pozostawia po sobie taki niebieski, specyficzny dymek, który charakteryzuje się niezapomnianym zapachem. Zapach tych starych samochodów daje nam takiego kopa do tego wszystkiego, no i ładuje nas pozytywną energią. Największym unikatem w naszej kolekcji jest Polonez z 1983 roku. Jest to Polonez w wersji nadwoziowej coupé, który został wyprodukowany tylko w ilości 50 egzemplarzy, z czego przetrwało do dzisiejszych dni kilka sztuk. Akurat ten, którego my posiadamy, należał do dyrektora Huty Lenina i był bardzo często widywany w latach 80. w Nowej Hucie. Odnalazłem go na parkingu policyjnym w bardzo opłakanym stanie. Dużo zajęło mi pracy i czasu, aby wydostać go z tego parkingu, ponieważ był już przekazany do kasacji, do pocięcia. A moją pasją jest fotografia, przede wszystkim fotografia motoryzacyjna. W 1949 Klub jest moja wystawa autorska poświęcona polskiej myśli motoryzacyjnej z okresu PRL-u. Na wystawie możemy zobaczyć moje zdjęcia, jak również autentyczne egzemplarze motocykli i skuterów z tamtego okresu.